Moi drodzy, ja wam chciałam powiedzieć o tym, że Bóg jest dobry i tylko dobry. Ja pamiętam, w ogóle mam na imię Magda, pamiętam, że dawno temu, jeszcze kiedy byłam nastolatką, chodziłam do kościoła, zawsze myślałam, że Bóg jest zły, siedzi na takim wielkim tronie z takim ogromnym berłem i tylko czeka, aż nam się noga potknie, żeby nas walnąć tym w głowę. Kiedy poznałam realnego i żywego Boga, który zamieszkał w moim sercu, wiem, że to jest dobry Bóg, który ma dla ciebie dobre rzeczy. Bóg jest jak ojciec, czyli jest dobrym tatą. Dobry tata daje tylko dobre rzeczy swoim dzieciom. Wiem, że my tutaj mamy często inne przekonania. Wiele rzeczy nas spotkało różnych w życiu i często ludzie myślą, a gdzie był ten Bóg? Kiedy się do Niego nie zwracamy, do realnego i prawdziwego Boga, On nie działa. Musisz Go poznać osobiście, mieć z Nim relację, musisz narodzić się na nowo, żeby mieć z Nim relację i być z Nim blisko. Wtedy poznasz, że to jest naprawdę dobry Bóg. On ma dla ciebie dobre rzeczy, że jest realny, że On słucha i wypełnia pragnienia serca. Kochani, chciałam was zachęcić do tej relacji. Tak naprawdę wystarczy tylko wasze otwarte serce, byście mogli przyjąć Go do swojego serca, powiedzieć tylko tyle, że ja dzisiaj chcę pojednać się z Tobą, chcę poznać Ciebie prawdziwego i realnego. Uwierzyć, że On wydał swojego Syna za nasze grzechy, za moje i Twoje. I tylko tyle wystarczy, żeby wejść do nieba, nic więcej. Nie musisz chodzić do kościoła, nie musisz odbędzić 9 pierwszych piątków miesiąca. Wystarczy, że uwierzysz, że Jezus umarł na krzyżu za Ciebie, za mnie i za każdego człowieka. Trochę Twojej wiary, możesz pojednać się z Nim i już do końca swoich dni tutaj żyć z Nim na tej ziemi. To jest bardzo proste. To religia nam mówiła, że musimy coś robić, że musimy chodzić do kościoła, że musimy być na tych 9 pierwszych piątkach miesiąca, że musimy być dobrymi ludźmi. Kiedy poznasz realnie Boga, będziesz chciał sam z siebie robić dobrych uczynki. Nie będziesz czuł takiej presji, że musisz to robić. Zachęcam was do tego, moi drodzy, żebyście poznali prawdziwego, realnego Boga w swoim sercu.